Zobaczcie, jak przy użyciu noża krążkowego i maty łatwo i szybko kroję paski materiału. Przygotowuję lamówkę, która jest jednym z bardziej estetycznych wykończeń. Oczywiście można kupić gotowe lamówki, ale wykonując je samodzielnie, wybieramy wzór materiału i dopasowujemy wymiar. Chcecie nauczyć się sposobów na przygotowanie lamówki? Zapraszamy do Raju Szycia w Poznaniu. Pokażemy Wam, jak to zrobić krok po kroku. Chcemy Wam dziś pokazać, że profesjonalne lamowanie wykonacie na maszynie domowej. Do blatu montujemy podajnik do taśmy. Wykorzystamy też podwójnie zawijający lamownik. W zestawie znajdziemy lamownik, specjalną stopkę oraz elementy do montażu lamownika. Szyjemy na maszynie FAW Creative 4,5. To ultranowoczesny model maszyno-hawciarki. Posiada w pełni zautomatyzowane funkcje szycia i haftowania. To co, lamujemy? Zamontujmy stopkę z zestawu. Przykręcamy płytkę, do której przymocujemy lamownik. Możemy dostosować też jego położenie. Nawijamy taśmę do lamowania na podajnik z prowadnikami. Przeciągamy taśmę przez lamownik. Wybieramy ściek prosty i dobieramy odpowiednie położenie igły. Warto sprawdzić, jak daleko od krawędzi lamówki będzie powstawał ściek. W szyciu pomaga nam dodatkowy transport, system IDT. Na lamowniku możemy regulować podawanie lamówki. Teraz już możemy lamować nasz materiał. Tym lamownikiem precyzyjnie wykonasz lamowanie zarówno po linii prostej, jak i na dużych łukach. Zawsze uzyskasz idealnie równe lamowanie, nawet na grubszych projektach.